Ania skończyła teraz w styczniu 2 latka. Ania cierpi na rzadką chorobę zespół heterotaksji, no, z czego wynika wiele problemów. Między innymi Aniusia ma wadę serca, ubytek między przedsionkami ASD2, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, ma problemy z oddychaniem, jej saturacje są na poziomie 80, około 90%. Też mamy problemy z wątrobą, między innymi Ania nie ma śledziony, co też wiąże się z wieloma infekcjami. Także jest taką małą, niepozorną istotką. Na pierwszy rzut oka nie widać, że jest chora, no ale to się wszystko kryje jakby wewnątrz. Tutaj jej anomalie, taki jakby nieprawidłowy układ budowy w środku. No mówię, Ania nie jest sama, nie pije też nic, jest karmiona przez gastrostomię. No Ania jest przeuroczą dziewczynką. Bardzo wymagającą. Trzeba tutaj wykazać się do niej taką ogromną miłością. Nie mogą wchodzić tu w rachubę żadne zniecierpliwienie, brak uwagi, bo ona bardzo lubi, jak się skupia na niej całą swoją uwagę. Na pewno potrzebowałyśmy razem czasu, żeby Ania nabrała do mnie zaufania. Pierwsze wizyty, które były no stresujące dla Ani, bo wiązały się z unieruchomieniem, z płukaniem, z bólem, bo to zmiana opatrunku, no to też to nie jest komfortowa sytuacja dla małego dziecka, które nie rozumie, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Na pewno dużą pomocą dla nas od samego początku była pomoc z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. To jest taka nieoceniona pomoc, jakby samym warunkiem wyjścia Ani do domu ze szpitala właśnie było to, że podlegałyśmy pod Pomorskie Hospicjum Dziecięce. Jakby potrzebowałyśmy na samym początku wiele pomocy do Ani. Pomorskie Hospicjum wyposażyło nas w podstawowy sprzęt. Dostałyśmy kondensator tlenu, ssak, oksymetr, który mierzy tętno Ani i saturację oddechową. Bez tego praktycznie nie mogłyśmy wyjść do domu. Ania była tlenozależna. Potrzebowałyśmy kondensator tlenu do samochodu przenośny, taki otrzymałyśmy z hospicjum. Również taki stacjonarny do domu miałyśmy. Ania była w łóżeczku, spała, a w nocy była podłączona pod tlen z maseczką. Ania jest w tym roku została twarzą kampanii 1,5% dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. I my z Aniusią bardzo gorąco zachęcamy, żebyście nie pozostawiali tej rubryczki pustej, tylko wypełnili to miejsce i jeżeli macie ochotę, to przeznaczcie je na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Dlatego, jeśli tylko oczywiście możecie, dlatego że to jest nieoceniona pomoc i poczucie bezpieczeństwa dla rodziców takich jak my, którzy stoją w takiej trudnej sytuacji, kiedy pozostajemy przed wyborem pozostawienia dziecka w szpitalu, na przykład na dłuższy okres, czy wyjścia do domu z całym tym jakby bagażem doświadczeń z ciężko chorym dzieckiem, gdzie nie wiemy, czy będziemy potrafili się nim dobrze zaopiekować. Wtedy hospicjum domowe daje takie poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa, tak, że ktoś jest z nami, ktoś z personelu medycznego, także nam pomoże, że w razie czego lekarz przyjedzie, w razie czego mogę zadzwonić do lekarki dyżurującej czy lekarza. Nie muszę od razu jechać z ciężko chorym dzieckiem na SOR, tak? Czy nawet zwykła infekcja dla Ani to jest jakieś zagrożenie życia, a można w warunkach domowych może nas lekarz odwiedzić, tak? Czy te zmiany opatrunków w przypadku Ani. Więc ja gorąco zachęcam wszystkich Państwa, którzy by chcieli oddać 1,5% na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. My jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. Jeżeli ja jestem pielęgniarką prowadzącą. Jeżeli kończę pracę, zawsze jest pielęgniarka dyżurna, lekarz dyżurny. Nigdy nie jest tak, że pacjenci są pozostawieni samym sobie. Czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest święto. Jeżeli jest taka potrzeba, jesteśmy. Jeżeli można pomóc, udzielając porady telefonicznej na odległość, to jest ta porada. Jeżeli potrzebna jest wizyta w domu, przyjeżdżamy. Tu nie ma znaczenia ani pora, ani dzień, ani w ogóle. Jest najważniejszy pacjent, do którego musimy dotrzeć.